Hej, siemano widzowie, z tej strony Bangash! Witam was w kolejnym materiale na kanale. Tym razem nie będzie to typowy materiał, bowiem dostałem od Asusa na tydzień do testów Asus ROG Ally, więc szczerze powiedziawszy mocno się jaram, ponieważ jak wiecie, jestem zwolennikiem grania przenośnego i moim ukochanym urządzeniem od zawsze było Nintendo Switch. Od zawsze, czyli od jakichś 7 lat. Czy zatem Asus ROG Ally spowodował, że rzucę Nintendo Switch w kąt? Porozmawiajmy o tym. Ale od początku, jak wiecie, nie jestem wielkim zwolennikiem grania pecetowego i raczej stronie od produkcji na nim. Chociaż jest jeden tytuł oczywiście piękny, elegancki, który kocham ponad życie. Jest to oczywiście Phasmophobia i właśnie w gry tego typu lubię pograć sobie na pececie, więc nie omieszkałem sprawdzić, widzowie, jak to będzie działało na Asus ROG Ally i muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony. W ogóle najlepszym atutem tego urządzenia jest to, że on posiada ekran w technologii 120 Hz. Co jest wielkim przeskokiem w porównaniu do Nintendo, z którego często korzystam, które czasem ledwo osiąga 30. I to nie jest tak, że jedna, dwie, trzy gry działają ponad ten wskaźnik. Jeżeli dostosujecie sobie odpowiednio to urządzenie i wiecie, pobawicie się w ustawienia graficzne, bo jest tutaj, tak jak powiedziałem, to jest normalny PC z Windowsem 11, to jesteście w stanie osiągnąć naprawdę bardzo dużą ilość klatek na przenośnym ekranie i to robi na mnie największe wrażenie. Ale żeby nie było tak pięknie, to ekran nie jest w technologii OLED, a jak wiecie, OLED Nintendo, wow, niesamowite, co to jest w ogóle za znalezisko. Szczerze powiedziawszy, ja nigdy jakoś chyba nie byłem aż takim entuzjastą ekranów OLED, ponieważ mi nie przeszkadza jakość tego ekranu, wręcz bym powiedział, że jest bardzo dobra. Halo, czy materiał jest sponsorowany? Może tak, szczerze nie wiem, dostałem konsolę na tydzień, więc chyba nie. A i oczywiście zostawcie lajka, bo wiecie, jak będę potężną influencerką, to dostanę na stałe taki sprzęt, a nie na tydzień, kurde. To, co jest również fajne w tym sprzęcie i odróżnia go mega od wszelakich właśnie konsol, to że tak naprawdę wy wybieracie profil, w jakim chcecie grać. Macie tryb cichy, macie tryb wydajności i tryb chyba mega. I widzowie, tryb turbo, który robi wrażenie, ale robi też wrażenie na baterii, ponieważ ta potrafi w minutę zlecieć o 3%, a co za tym idzie, no taka zabawa często kończy się po jakiejś godzinie. Ale muszę powiedzieć, że na trybie wydajności ten sprzęt naprawdę nieźle sobie radzi i uważam, że tryb turbo jest ok, ale na przykład jeżeli chcecie się rozwalić na kanapie i macie źródło zasilania niedaleko siebie i chcecie sobie pograć w trybie leżącym, to tryb turbo jest ok. No dobra, jak ładujecie się do pociągu, w którym macie również gniazdko elektryczne, no to też wielka okejka. To, co jest oczywiście super w tym urządzeniu, to tak jak powiedziałem, on ma czystego Windowsa 11, a co za tym idzie, możecie zainstalować dowolny launcher. Ja tutaj akurat zainstalowałem Epic Games, bo tam oczywiście, wiecie, odbieram co tydzień darmowe gry, więc mam nawet sporą bibliotekę. Oraz oczywiście Steama. I szczerze powiedziawszy, przetestowałem sobie Dooma Eternala, Session, Phasmophobia i Devil May Cry. I Devil May Cry nawet w trybie właśnie cichym, czyli 10-watowym, czyli tym najbardziej energooszczędnym, wykręca około 80 klatek, więc tak jak powiedziałem, no robi to naprawdę super wrażenie, bo sprzęt przenośny ma taką ultra płynność. W ogóle Doom Eternal odpalił mi się w trybie graficznym, który nazwijmy go maksymalnym, bo to się chyba nazywa ultra koszmar, jeżeli chodzi o wszelaką jakość tekstur i tym podobne. I gra śmigała sobie, kurde, również w 80 klatkach. Tak jak powiedziałem, jeżeli chcecie po prostu wycisnąć jeszcze więcej z tego sprzętu, to nic nie stoi na przeszkodzie, by to zrobić. Dodatkowo Asus ROG, ale ja nie mam tego ROG Ally, ja nie mam oczywiście tej karty dedykującej, ale jest możliwość podpięcia zewnętrznej karty graficznej, która wyciśnie z tego urządzenia jeszcze więcej. To, co właśnie jest super, to jest to tak naprawdę pełnoprawny PC, więc jeżeli macie taką potrzebę, to moglibyście na nim nawet, nie wiem, pracować i nie byłaby to e-szkoła. Kolejne spoko zaskoczenie, to muszę powiedzieć, że ergonomia tego urządzenia jest bardzo na plus. Wydawało mi się, tak w porównaniu, nazwijmy to, na grafikach, jeżeli chodzi właśnie o Nintendo Switcha, że Nintendo Switch już jest wielkim kolosem i na pewno te urządzenia PC-to-podobne, czy tam konsolo-podobne, nie będą wygodne. I tu muszę powiedzieć, że sporo się zaskoczyłem, jakby pozytywnie, czyli trzyma się to dobrze, klika się wszystko dobrze, działa to dobrze. Jedyny mankament to te przyciski, jakby... Nie wiem, mam dziwne odczucia co do nich. I takie moje podsumowanie tygodnia z Asus ROG Ally. Dla kogo jest to urządzenie? Czy jest ono dla mnie i czy trafiło w moje gusta? To szczerze powiedziawszy, gdyby ono miało zostać u mnie, to bardzo bym się cieszył i powiedziałbym, że ale niesamowite. Ale gdybym miał je kupić, to prawdopodobnie bym się nie zdecydował, ponieważ
Nie mam wielkiej biblioteki gier Steam, więc jeżeli są osoby, które po prostu kolekcjonują gry na PC-cie i chcą przenieść sobie swoje giereczki między tym urządzeniem a PC-tem, to bardzo na plus. Dla takich osób na pewno jest to urządzenie, na przykład dla osób, które też grają dużo przy PC, potem jadą w podróż i chcą sobie przenieść save'a, super, to jest urządzenie dla nich. Dla osób, które nie mają problemu z tym, że zbierają gry tylko cyfrowo, ponieważ jak wiecie, ja na przykład lubię Nintendo i gdzieś tam w tle są pudełka, a na tym sprzęcie no nie będziecie mieć pudełek, chyba że ktoś będzie kupował wersje gier PC-towe w pudełku i wpisywał klucz i pobierał ze Steama. No teoretycznie się da, ale nie podoba mi się ta idea. Bartuś właśnie przeszedł Bloodborne. Mogę nagrać fragment. Zepsuje się pewnie fokus, ale... Muszę nagrać jego szczęśliwą minkę, chociaż nie będzie widać, bo fokus jest inny. Dla kogo jest to sprzęt po raz kolejny? Dla osób, które kochają bawić się w ustawienia, które lubią tak naprawdę grzebać w konfiguracji sprzętu, by osiągnąć 5 FPS-ów więcej i dla których ma to horrendalne, nazwijmy to, znaczenie. Bo na przykład ja, superkonsolowiec, oczy 30 FPS nie potrzebują więcej. Zdecydowanie. Więc ja świetnie się bawiłem, mając u siebie Asus ROG Ally. Dziękuję Asusowi za podesłanie mi na tydzień tego sprzętu do po prostu pobawienia się, gdyż mogłem wyrobić sobie opinię, którą usłyszeliście na temat tego cudownego kawałka sprzętu. Bajo.